jestem nauczycielem. Czasami choreografuję, zdarza mi się coś takiego popełnić, ale jakby pedagogika jest takim moim kierunkiem, z którego takim moim głównym zajęciem. Pracuję w szkole baletowej w Gdańsku, ale nie tylko, bo moim w sumie głównym miejscem pracy jest uczelnia, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, i tam uczę, jak uczyć. Jeszcze raz, do góry. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Otwieram ręce, wydłużyć, opuścić. Okej. Okay. Jestem nauczycielem tańca, tancerką, no i czynię takie pierwsze swoje gdzieś tam kroki, dzieła w kierunku choreografii. Współpracuję z różnymi grupami. Kiedy pani Kinga Lantz, której pomysł to był, zadzwoniła do mnie, się niezwykle ucieszyłam, ponieważ wydawało mi się, że wzięcie inspiracji z poezji i wsadzenie tego w przestrzeń biblioteki jest no już samo w sobie tak atrakcyjne, że po prostu ten taniec tutaj wybrzmi, tak? Zaczynaliśmy przecież z ponad 30 dzieci i na początku był od razu Paweł Hille. Tak, dzień dobry. Tak, jakby to nie są wierszyki do rymu, do rytmu. Czasem tak, ale w gruncie rzeczy bardzo trudna poezja, bardzo dotykająca, bardzo wysublimowana, dotykająca tych emocji głęboko ukrytych w człowieku. No, jak to wytłumaczyć dzieciom, a potem jak to przełożyć na taniec? Ja twierdzę, że było to dla nas niezłe wyzwanie, ale twierdzę, że dla dzieci fantastyczna sprawa. Przeżywaliśmy różne etapy, od momentów takiego zauroczenia przez często kryzys, ale ostatecznie, kiedy uświadomiło się, po co to robimy, co jest jakby u zarania tego projektu, pokładało parę rzeczy i fajnie. Ja twierdzę, że dzieci wyjdą z tego projektu z jakąś wiedzą, nawet jeżeli, bo nie chodzi tutaj przecież o nazwiska i daty, bo raczej chodzi o to doświadczenie. O to, które być może później ono w jakiś sposób się urealni. Myślę, że dużym wyzwaniem były te style taneczne, które zaproponowaliśmy, bo to nie były takie style, które, nie wiem, które są młodzieży znane, tak? Jakieś streetowe, hip-hop, czy street dance, czy tak dalej. Chcieliśmy przedstawić poezję poprzez balet, jazz, taniec współczesny, improwizacje, więc to były takie chyba nowe drogi dla dzieci bardzo i myślę, że to było największym wyzwaniem.
Z mojej strony bardzo starałam się też wprowadzić improwizację i myślę, że to też było dla nich może trudne, ponieważ improwizacja wymaga takiego abstrakcyjnego myślenia o ruchu, nie formy. Też mi się trochę podobał jazz, balet też. Wszystkim się ogólnie podobało. To był bardziej z panem Andrzejem. Z panem Andrzejem. No. I wszystko. Były jakieś takie, jeszcze na początku jak mieliśmy jazz, to był też fajny. Tylko, że za trudne. No, tylko trudne były czasami rzeczy, ale... Bardzo Wam dziękuję, bo wydawało mi się to niewyobrażalne, żeby poezję przełożyć na ruch, muzykę, taniec. A wyście to zrobiły bardzo, bardzo ładnie, bardzo pięknie. Dziękuję również, no nie wiem, autorom scenariusza za to, że z czułością odnieśli się do Bacha. W ogóle sobie nie wyobrażałem, jak tutaj będziecie, jak usłyszałem pierwsze tony, bo ten dom jest hołdem miłości do pianistki, która specjalizuje się w Bachu. I za to również bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że taniec i poezja będą towarzyszyć zawsze. Tak, że mi się bardzo podobały te zajęcia, ale jest mi smutno, że już jest ich koniec. Ale się cieszę, że będziemy tańczyć. Ja jestem z finału niezwykle zadowolona, jak to wyszło. Dzieciaki się niezwykle zaangażowały. Także ten cel przemycenia gdzieś tam poezji poprzez taniec i muzykę, myślę, że został osiągnięty. Moim takim osobistym gdzieś tam celem, jeśli chodzi o ten projekt, było ukazanie, że tak naprawdę oni już mogą teraz tworzyć, tak? Bo wystarczy ten zapał i to już jakby działa, tak? Tańczą i mogą się wyrażać przez taniec i ruch. Także jestem niezwykle zadowolona i bardzo się cieszę, że mogłam w tym projekcie wziąć udział. To nie chodzi o to, żeby one były teraz nagle tancerkami, tak? Albo choreografkami, ale być może skłoni to kogoś do zerknięcia przychylnym okiem na sztukę w ogóle. Ja twierdzę, że one wyjdą z tego obogacone. Mam taką, przynajmniej taką nadzieję.